Radością, proszę Państwa, Marek Kaliszuk u nas w studiu. Człowiek, który wydał wojnę stereotypom i dowodzi, że można być świetnym aktorem i znakomitym wokalistą. Jedno drugiemu kompletnie nie przeszkadza. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Staram się z tym walczyć, aczkolwiek nie jest to walka łatwa, ale ja lubię w życiu ryzykować, lubię walczyć i walczę o siebie i się nie poddaję. W związku z czym śpiewam i gram, jestem aktorem i wokalistą, ale w tej chwili rzeczywiście skupiam się mocno na muzyce i nagrywam płytę. A dziś zaśpiewam pierwszy utwór, który zwiastuje tę płytę. Ona się ukaże, mam nadzieję, wszystko jesienią. Wszystko powiem. To powiedz jeszcze, komu przyłożyłeś tej walce? Komu przyłożyłem? Nikomu nie przyłożyłem. Grałem przedstawienie, w związku z czym się przewróciłem niechcący. To był wypadek przy pracy. I... Zdarza na scenie? Tak, na scenie. A co grałeś wtedy? Dajcie mi tenora. Spektakl w Teatrze Kapitol, na który serdecznie zapraszam. Dograłeś do końca? Tak. No bo jest... Twardy facet. Jest szok i jest adrenalina. Chciałem przynieść wam ciasto drożdżowe, które jest fantastyczne, a później przyjdziecie na ciasto. Uwielbiam, ale jestem na diecie, ale... Musisz spróbować. Proszę oczywiście. Cię, od Ani nie spróbujesz? Dobrze, spróbuję. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Zapraszamy na jutrzejsze pytanie na śniadanie. Do zobaczenia i zostawiamy Państwa z Markiem. Grajcie. Dobrego utwór dnia. Naprzeciw. Naprawdę wiedzieć, huragany nad nami wolę uspokoić i trwać przy tobie. I znaczenia tu nie ma żadnego, z czyich ust padł wczorajszy cios. Dlatego naprzeciw poddaję się i błagam, choć przytul mnie, przytul mnie. O, otworzę każde drzwi.